Cześć, z tej strony Marta z Sezonu Literackiego. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie taką zabawę, która kiedyś była bardzo popularna tutaj na BookTubie, która nazywała się Mary Kiss Cliff, tylko że zrobimy jej wersję przerobioną na potrzeby serii Harry Potter. To znaczy będę tutaj mówić o bohaterach Harry'ego Pottera, tak więc ta ostatnia część tej zabawy nie brzmi Cliff, tylko Crucio, więc mamy Mary Kiss Crucio, ale zasady są mniej więcej te same, to znaczy poprosiłam Was na Instagramie, żebyście wysłali mi zestawienia po trzech bohaterów właśnie z serii o Harrym Potterze i z każdego z tych zestawień będę wybierać, którą osobę chciałabym poślubić, którą pocałować, a którą potraktować z zaklęciem niewybaczalnym. Dostałam od Was mnóstwo odpowiedzi, bo niemal 100, także mam z czego wybierać. Starałam się ich nie czytać, tylko wiecie, zrobić screeny, żeby mieć to w telefonie. Podejrzewam, że część z nich będzie się powtarzać, także ostatecznie pewnie nie wyjdzie aż tak dużo. I też jeżeli poczuję, że trochę za długo już ten film nagrywam, to może po prostu go zakończę, także nie wiem, ile ostatecznie tych zestawień tutaj będzie. Film ten znalazłam na kanale u Anity, Book Reviews by Anita. Oczywiście ona robiła kiedyś ten film w duecie z Caroline, z Made by Caroline. Tak więc tylko chciałam zaznaczyć, że to nie jest mój autorski pomysł, tylko właśnie znalazłam go u Anity. Link do jej filmu będziecie mieli na dole w opisie, także jeżeli macie ochotę go zobaczyć, to serdecznie Was tam zapraszam. A tymczasem możemy już zaczynać z pierwszym zestawieniem. I pierwsza trójka to Zgredek, Snape i Ginny. I tutaj tak, Ginny w filmach jest okropną bohaterką. Bonnie Wright jest strasznie drewniana według mnie i bardzo źle portretuje postać Ginny, bo Ginny w książkach jest bohaterką taką silną, niezależną. Ginny w książkach jest kompletnie inną osobą niż Ginny w filmach, więc załóżmy, że chodzi tutaj o Ginny w książkach. Więc myślę, że z tą Ginny książkową mogłabym spędzić resztę swojego życia, mogłabym ją poślubić. Snape nie jest jakimś moim ulubionym bohaterem, to znaczy wiadomo, pokochałam go tak jak wszyscy po siódmej części, ale przez pozostałe sześć generalnie go nie lubiłam. Więc myślę, że tutaj mogłoby być Crucio, a Zgredka bym pocałowała, bo jest po prostu słodki. Tak więc ta pierwsza runda nie była nawet taka trudna. Dalej mamy Zgredek, Luna, Hermiona. Tutaj robi się trochę gorzej. Znaczy tak, co do Hermiony nie mam wątpliwości. Hermiona to jest osoba, którą chciałabym poślubić, bo to jest moja chyba ulubiona bohaterka tej serii. Tutaj byłoby mnóstwo fantastycznych rozmów, także na pewno Hermionę poślubiam. Nie chcę rzucać na Zgredka Crucio. Lunę. Ale Zgredka już całowałam, nie chcę go całować drugi raz, więc tym razem może pocałowałabym Lunę, a Crucjatu zrzuciłabym jednak na Zgredka. Przepraszam. Kolejna trójka to Percy Weasley, Zgredek i Hagrid. No i tutaj Percy Weasley, Crucio, nienawidzę go, po prostu strasznie go nie lubię. Mimo, że jest jednym z braci Weasleyów, to Crucio zdecydowanie. No i znowu ten Zgredek, ciągle wrzucacie Zgredka w każde z tych zestawień. Hagrid, czy ja chciałabym być panią Hagridową? Znowu, z drugiej strony mieszkać w jego chatce w Hogwarcie, to nie byłoby takie złe, więc może poślubiłabym Hagrida i znowu po raz drugi pocałowałabym Zgredka. Dobra, przejdźmy do następnego zestawienia. Mamy tutaj Draco, Bellatrix i Umbridge. Bez żadnych wątpliwości Umbridge Crucio. Nienawidzę jej, to jest najgorsza bohaterka. Bellatrix jako bohaterkę bardzo lubię, natomiast niekoniecznie chciałabym... Kurczę, no w sumie nie chciałabym jej ani całować, ani spędzać z nią resztę życia. Być żoną Bellatrix? No nie wiem. Chyba już wolałabym być żoną Draco z tego wszystkiego, a pocałować Bellatrix, chociaż to też mi się nie uśmiecha do końca. No ale okej, zostawmy to tak. Kolejne, piąte już zestawienie to Crabbe, Goyle i Draco Malfoy, czyli znowu mamy tutaj Malfoya, którego swoją drogą też bardzo nie lubię jako bohatera, no ale w ogóle tutaj Crabbe, Goyle i tak dalej, czyli mamy trójkę ślizgonów. Znowu chyba wyszłabym za Draco mimo wszystko, wiecie, on na koniec okazał się tym dobrym, powiedzmy, więc nie byłoby to takie złe. Crabbe, Goyle, no tutaj w zasadzie mi jest to obojętne, kogo bym miała pocałować, a na kogo rzucić klątwę Cruciatus, ale powiedzmy, że Crabbe'a bym pocałowała, a na Goyle'a rzuciłabym Crucio. Dalej mamy bardzo ciekawe zestawienie, bo mamy trzy postacie, które nie są ludźmi i mamy Zgredka, Stworka i Grywka, czyli mamy dwa skrzaty domowe i goblina. No i gobliny to są takie, wiecie, trochę podstępne stworzenia, takie no niezbyt przyjazne. Więc na Grywka chyba rzuciłabym Crucio z jakiegoś powodu. Znowu, tym razem chyba jednak wyszłabym za Zgredka, zostałabym żoną Zgredka, a Stworka bym pocałowała, chociaż... Z drugiej strony Stworek mieszka przy Grimloth Place. Może jednak wolałabym mieszkać przy Grimloth Place? Chyba tak, to zamieniam. Zgredka bym znowu pocałowała, nie wiem po raz który już, a za Stworka bym wyszła za mąż. Dalej mamy trio, czyli Harry, Hermiona i Ron. I tutaj Harry, Crucio, przepraszam, ale z tej trójki lubię go najmniej. To nie jest tak, że ja go nie lubię wcale, bo wiem, że on wiele osób denerwuje. Mnie aż tak nie denerwuje, ale z tej trójki zdecydowanie lubię go najmniej. Więc Harry, przykro mi, Crucio. Hermiona znowu, zdecydowanie bym Hermionę poślubiła, bo no tak jak mówię, to byłaby niesamowita osoba, z którą mogłabym spędzić resztę życia.
Natomiast Ron, no ja Rona lubię bardzo generalnie, więc Rona zdecydowanie mogłabym pocałować. No i tutaj właśnie jest to, o czym mówiłam, czyli kilkukrotnie pojawia się to zestawienie Harry, Hermiona i Ron, także zrobiliśmy raz, nie ma co się powtarzać. Dalej mam Harry, Dumbledore i Ron. No i tutaj myślę, że Dumbledore jest taką postacią, po pierwsze on żyje bardzo długo, po drugie on by to w jakimś sensie zrozumiał i myślę, że najlepiej by zniósł to Crucio, więc rzuciłabym na niego klątwę Cruciatus. Znowu Hagrida bym pocałowała w tym wypadku, a wyszłabym za Rona, bo tak jak mówię, Rona bardzo lubię i gdyby nie to, że był w tym zestawieniu z Hermioną, to właśnie on by był tym moim Mary. Ale ponieważ no, była tam też Hermiona, no to jednak wybrałam Hermionę, tak więc tak by to chyba wyszło. To wygląda, jakbym nagrywała już ten film bardzo długo, a dopiero było raptem kilka tych zestawień, także może faktycznie zacznę wybierać te najciekawsze. Bo nie chcę, żeby ten film trwał za długo. Myślę, że jak on będzie trwał powyżej 10 minut, to już po prostu każdy będzie znużony i on nie będzie w ogóle taki śmieszny i zabawny, jak powinien być. Tak więc tak zrobimy. No i tutaj mam właśnie takie też dosyć nieoczywiste postaci poza Hermioną, to znaczy mam Hermionę, Lavender i Toma Riddla. Ja Lavender bardzo nie lubię też. Mam wrażenie, że o wszystkich tutaj mówię, że ich bardzo nie lubię, ale Lavender, ja jej nie pamiętam z książek. Ona w książkach nie była jakąś taką wyrazistą postacią, natomiast jak pomyślę o Lavender w szóstej części filmu, no to nie, zdecydowanie, więc Crucio. Hermiona to już chyba nie muszę mówić, że zdecydowanie bym za nią wyszła za mąż. No i Tom Riddle, mogłabym go pocałować. On wyglądał całkiem nieźle, jak był nastolatkiem, to w ogóle jest trochę nieodpowiednie, bo ja jestem dwa razy starsza prawie że od niego, no ale okej, pomijmy to. Dalej mamy trzech Hunsfotów, czyli Jamesa, Siriusa i Remusa. No i tutaj też bez wahania James, rzuciłabym na niego zaklęcie Cruciatus za to, że znęcał się po prostu nad słabszymi, nad Snape'em, oczywiście mam tutaj na myśli. Także James nie wydaje mi się taką dobrą postacią, chociaż no nie znamy go też za dobrze z książek. Siriusz, myślę, że to jest taki trochę, wiecie, taki bad boy i tak dalej, więc Siriusza bym zdecydowanie pocałowała. Natomiast Lupin wydaje mi się, że byłby dobrym mężem, więc tutaj tak by to wyglądało, za Lupina bym wyszła za mąż. Cedric, Draco i Fred. Fred zdecydowanie mąż, kocham bliźniaków, także tutaj bez wahania zdecydowanie bym za niego wyszła. Rozśmieszałby mnie do końca życia z pewnością i na pewno nigdy bym się przy niej nie nudziła. Cedric no to taki dobry, wiecie, chłopak z Hufflepuffu, więc mogłabym go pocałować, a że Draco nie lubię i Draco dla mnie jest taką postacią, która jest strasznym tchórzem. I wiecie, ze wszystkim leci do tatusia, a jego tata wcale nie jest lepszy, bo jest takim samym tchórzem jak on. No to zdecydowanie Crucio, bo no najbardziej z tej trójki zdecydowanie na to zasługuje. Tutaj dostałam wiadomość, w życiu nie ma lekko. Lucius Malfoy, Peter Pettigrew i Fenrir Greyback. No faktycznie to nie jest łatwy wybór. Kurczę, no to nie jest łatwy wybór, naprawdę. Chciałam powiedzieć, że rzuciłabym Crucio na Glizdogona, na Petera Pettigrew. No bo no to jest też okropna postać, obrzydliwa wręcz i no zasługuje na to na pewno chyba najbardziej z nich wszystkich. Lucius ma ten dom ładny. Taką tam, wiecie, willę i tak dalej, więc mogłabym zostać panią Malfoy. Nie wiem, co na to Narcyza, ale mogłabym ostatecznie zostać panią Malfoy. Z drugiej strony całować Fenrira, bałabym się, że mnie ugryzie i że zamieni mnie w wilkołaka. Ale chyba bym zaryzykowała, chyba tak bym to zrobiła właśnie, ale to faktycznie nie jest łatwy wybór. Dajcie znać, jak wy odpowiedzielibyście na to pytanie. Kolejne bardzo ciężkie zestawienie, bo same czarne charaktery. Voldemort, Lucius Malfoy i Glizdogon. No i tutaj znowu zdecydowanie Crucio na Glizdogona, bo po prostu on jest dla mnie gorszy niż sam Voldemort, tak samo jak Umbridge. Glizdogon i Umbridge to są przez chyba dwie najbardziej przeze mnie znienawidzone postacie, także Crucio na Glizdogona. Czy ja bym chciała być Lady Voldemort? W sumie czemu nie? Mogłabym zostać Lady Voldemort, tak więc wyszłabym za Voldemorta, no i pocałowałabym Luciusza Malfoya, chociaż nie uśmiecha mi się to, bo też go nie lubię, no ale co zrobić? Bellatrix, Rita Skeeter, Umbridge. O, znowu trudny wybór, bo znowu Bellatrix dla mnie z tych osób jest najlepszą postacią. Znowu Umbridge i Rita Skeeter to są takie osoby, które działają mi na nerwy i wiem, że nie tylko mnie. No ale nadal mimo wszystko Umbridge, Crucio, Rita Skeeter czy Bellatrix. Czy ja bym chciała wyjść za kogoś, kto wypisywałby o mnie jakieś pierdoły w Proroku Codziennym? Z drugiej strony wyjść za Bellatrix. Chyba tym razem wyszłabym za Belkę, a pocałowałabym Ritę Skeeter, bo chyba z Ritą Skeeter bym nie wytrzymała nerwowo. Wydaje mi się, że ona by mi za bardzo jednak działała na nerwy i rozwód byłby tam bardzo szybki. Tutaj mam ciekawych bohaterów, takich bardzo drugoplanowych. Cho Chang, Parvati Patil i Blaise Zabini. Blaise Zabini, o ile dobrze pamiętam, to jest członek klubu ślimaka Slughorna. On był chyba ślizgonem.
Tak mi się wydaje. I on chyba grał też w ogóle w drużynie Quidditcha. Tak mi się wydaje, że to jest ta postać. Nie jestem pewna, czy dobrze kojarzę, bo to jest bardzo nieznane nazwisko, ale chyba tak, tylko to jeszcze mamy Chechang Parvati Patil. Ponieważ Blaze jest Slizgonem, a ja nie przepadam za Slizgonami, przepraszam, to Crucio na właśnie jego. Choi Parvati. Choi jest Ravenclaw, czyli z tego samego domu co ja, więc może miałobyśmy wiele wspólnego. Tak więc może ona byłaby dobrym materiałem na moją żonę. No a Parvati, jakiś tam przelotny romans, wiecie i tyle. O, tu też mamy bardzo ciekawe zestawienie, same gracze Quidditcha. Mamy Cedric Diggory, Victor Krum i Oliver Wood. Jak byłam nastolatką, taką młodą nastolatką, mam na myśli gdzieś 13-14 lat, to bardzo podobał mi się Oliver Wood. Natomiast z perspektywy czasu stwierdzam, że to kompletnie nie jest mój typ, więc Oliver Wood, Crucio, przykro mi. Cedric Diggory, tak jak już mówiłam, on jest puchonem, taki dobry chłopak, mi się wydaje, więc mógłby być dobrym mężem. Tak więc byłabym panią Diggory, no a Victor Krum to Victor Krum, wiadomo, sławny gracz Quidditcha i tak dalej, i tak dalej. Gra jako szukający w narodowej drużynie Bułgarii, tak więc pocałowałabym go, no nie oszukujmy się, tak? I kolejne śmieszne zestawienie to jest jęcząca Marta i Rytek, prawie bez głowy Nick, czyli same duchy. Okej, okay. Nie wiem w sumie jak można pocałować ducha, albo jak można rzucić krucjatus na ducha, bo chyba nie można. Ale... Jęcząca Marta czy Irytek? Tak, prawie bez głowy Nick to byłby ktoś, kogo bym poślubiła, no bo umówmy się, no jest to chyba najlepszy wybór z tych trzech, więc prawie bez głowy Nick zostaje moim mężem, zresztą to jest jakiś tam ser Nikolas, coś tam, więc byłabym znowu tutaj lady. Tak więc byłoby to również opłacalne z tego punktu widzenia. Marta... Boże, wyobrażacie sobie, jakby Marta się darła, gdyby rzucić na nią Crucio, jak ona by po prostu jęczała z bólu. Nie, to chyba bym tego nie przeżyła. Chyba wolałabym pocałować Martę, a na Irytka rzucić Crucio. Może, chociaż Irytek też by śpiewał jakieś głupie piosenki, ale chyba już wolałabym to niż słuchać krzyków jęczącej Marty. Tak więc buziak dla jęczącej Marty i Crucio dla Irytka. Dobra, i myślę, że już ostatnie zestawienie. Tutaj znalazłam też jeszcze takie postacie, które się nie pojawiały poza jedną. Mianowicie jest to Nagini, Victor Krum i Fleur de la Cour. I z tych postaci, no to... Wiecie, ja kocham zwierzęta, wszystkie, bez znaczenia, tak więc chciałabym spędzić swoje życie z Nagini. Fajnie byłoby mieć węża jako takiego równego sobie partnera, wiecie, nie jako zwierzątko domowe, tylko właśnie taką, chciałam powiedzieć osobę, ale takie stworzenie, które dotrzymywałoby nam, wiecie, kroku i tak dalej. To mogłoby być ciekawe doświadczenie, tak więc tutaj Mary do Nagini. Victor Fleur. Fleur jest taka delikatna, że wydaje mi się, jakbym rzuciła na nią Crucio, to ona by tego nie przetrwała po prostu, bo ona jest taka, wiecie, subtelna, delikatna. Chyba nie mogłabym jej tego zrobić. Taka bezbronna po prostu by mi się wydawała w tym wszystkim. Więc Fleur bym pocałowała, a rzuciłabym Crucio na Kruma, bo on jednak jest takim, wiecie, północnym chłopakiem. Co prawda on jest z Bułgarii, ale jest przedstawiony, czy jest z Durmstrangu, czyli ze szkoły, która znajduje się gdzieś tam na dalekiej północy, więc taki mi się wydaje gruboskórny, że naprawdę wiele przetrwał i wiele by przetrwał. Tak więc Crucio na Kruma. No i to by było na tyle. Mam tych odpowiedzi więcej, ale tak jak mówię, nie chcę, żeby ten film trwał za długo, bo to też się szybko chyba znudzi jednak mimo wszystko. Mam nadzieję, że ten film nie będzie za długi i mam nadzieję, że Wam się podobał. I bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi, także jeżeli któreś zestawienie spodobało Wam się szczególnie, to koniecznie napiszcie mi na dole, jak Wy odpowiedzielibyście na te pytania, czy się zgadzacie z moimi wyborami, czy któryś mój wybór był dla Was może kontrowersyjny. Bardzo chętnie zobaczę właśnie, jakie Wy macie zdanie na ten temat, tak więc czekam na Wasze komentarze. A tymczasem to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!